Mimo śniegu z deszczem i deszczu padającego dziś w Tokio niemal bez przerwy, setki tysięcy ludzi ustawiły się od rana wokół Pałacu Cesarskiego, skąd wyprowadzono zwłoki cesarza Showa oraz wzdłuż trasy przejazdu konduktu pogrzebowego. Japończycy pożegnali swego cesarza, który panował ponad 60 lat, najdłużej w całej historii Japonii. Dziś przybyło tam prawie 10 tysięcy osób, w tym m.in. rodzina cesarska z nowym cesarzem Akihito, rząd japoński z premierem Noboru Takeshitą oraz delegacje zagraniczne reprezentujące 163 kraje i 27 organizacji międzynarodowych. Ze względu na konstytucyjny rozdział religii od państwa obowiązujący w powojennej Japonii, centralne uroczystości pogrzebowe podzielono na dwie części. Religijną, sponsorowaną przez dwór cesarski, oraz świecką, czyli pogrzeb państwowy. Po południu trumna ze zwłokami cesarza Showa została złożona w mauzoleum cesarskim w podtokijskiej miejscowości Hachioji. Dzień pogrzebu cesarza był w Japonii świętem państwowym. Prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush rozpoczął 38-godzinną wizytę roboczą w Chinach. Prezydent wraz z żoną Barbarą i sekretarzem stanu Jamesem Bakerem udał się do rządowej rezydencji Diaoyutai, gdzie powitał go premier Chin Li Peng. W godzinę później w gmachu parlamentu rozpoczął się uroczysty bankiet wydany na cześć Busha przez przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Yang Shangkuna. Zdaniem obserwatorów wizyta Busha w Pekinie świadczy o wielkiej wadze, jaką nowa administracja amerykańska przywiązuje do stosunków z Chinami. Przywódca Afganistanu Najibullah określił powstanie emigracyjnego rządu mujahedinów jako akt sprzeczny z polityką narodowego porozumienia. Jego zdaniem rząd z Rawalpindi jest pod wpływem władz Pakistanu i nie może reprezentować na zewnątrz Republiki Afganistanu. Tymczasem właśnie w Rawalpindi pierwsza konferencja prasowa nowego opozycyjnego gabinetu. Mujahedini zapowiadają ofensywę dyplomatyczną na zachodzie. Przeżywamy teraz jeden z najbardziej odpowiedzialnych momentów pierestrojki, kiedy ze sfery zamysłów, planów i programów przechodzi ona do praktyki, wkracza w realne procesy rozwoju społecznego. Ucieleśnia się w nowych formach społecznej, ekonomicznej i politycznej organizacji. Te słowa wypowiedział Michał Gorbaczow w ostatnim dniu pobytu na Ukrainie podczas spotkania z ludźmi pracy Republiki w Kijowie. Radziecki przywódca przebywał również w Lwowie, w stolicy Zagłębia Węglowego Doniecku i w Czernobylu. Rozmawiał z przedstawicielami różnych warstw społecznych i zawodów. Wyniosłem z tego pobytu odczucie głębokiego zainteresowania ludzi w tym, żeby pierestrojka była nie tylko kontynuowana, ale również by nabierała siły i szybciej odczuwalne były rezultaty dokonujących się reform i przeobrażeń, powiedział na spotkaniu w Kijowie. Więcej konkretnych działań. Takie jest hasło na dziś. W Estonii obchody 71. rocznicy proklamowania Republiki. Na jednej z wież Tallina podniesiono narodową flagę estońską. Decyzja o proklamowaniu 24 lutego Dniem Niepodległości i podniesieniu flagi jest krokiem na drodze do przywrócenia godności narodu i uznania jego prawdziwej historii. To fragment dokumentu opublikowanego w imieniu władz Republiki. Przebudowa zmieniła oceny wielu spraw. Nie można uważać dat narodowej historii i symboli narodowych za coś wrogiego socjalizmowi, powiedział przewodniczący prezydium Rady Najwyższej Estonii. W pobliżu Honolulu na Hawajach poszukiwania ciał ofiar niecodziennego wypadku lotniczego. Przypomnijmy, w kadłubie Boeinga powstała dziura, przez którą 9 pasażerów zostało wyssanych. Prawdopodobnie przyczyną awarii była korozja poszycia, a nie jak wcześniej przypuszczano wybuch bomby. To było straszne przeżycie. Dobrze, że nie siedziałam w przedniej części kadłuba, chyba już nigdy nie wejdę do samolotu, powiedziała jedna z pasażerek. Inni byli podobnego zdania. Wiatr sprawił, że otwarty konkurs na średniej skoczni odbywał się dziś z wielkimi perturbacjami. Zdołano rozegrać tylko jedną serię. Wygrał ją Jens Weissflot z NRD. Na drugim miejscu Ari-Pekka Nikkola z Finlandii, na trzecim Heinz Putin z Austrii, a na czwartym słynny Finn Matti Nykänen. Kilka dni temu w Hadze Mirosław Chmara skoczył o tyczce 5,75 m i przegrał tylko z Sergiejem Bubką. Dziś w Berynie Zachodnim doszło do udanego rewanżu. Tym razem Polak poszybował nad poprzeczką zawieszoną na wysokości 5 metrów 85 centymetrów i wygrał konkurs. Jest to nowy halowy rekord Polski. Siergiej Bubka tym razem był drugi, zaliczając tylko 5 metrów 60 centymetrów. Tyle samo skoczył Marian Kolasa i zajął trzecie miejsce. Na bardzo wysokim poziomie stał konkurs skoków z wyż, który przebiegał pod dyktando Carlo Trenharta i Patryka Schieberga. Obaj zaliczyli wysokość 2 metrów 36 centymetrów, ale pierwsze miejsce zajął reprezentant Republiki Federalnej Niemiec. Trzeci był jego rodak Dietmar Meggenburg, 2,34, a czwarty kubańczyk Javier Sotomayor, 2,32.